Hej, z tej strony Karolina z bloga Savory or Sweet. Dziś mam dla Was kolejny przepis. Nie będę ukrywać, że jest to przepis trochę inny niż zwykle, ponieważ tego przepisu w ogóle nie planowałam. Wyszedł on totalnie przez przypadek. Nie będę tu ściemniać. Próbowałam zrobić wegański, bezglutenowy biszkopt czekoladowy, ale niestety mi nie wyszedł. Jeśli próbujecie robić różne rzeczy bezglutenowe, najbardziej tu chodzi o wypieki, które trzeba po prostu piec w piekarniku, pewnie wiecie, że bezglutenowe wypieki są bardzo, bardzo, bardzo wkurzające. Niestety, ale jeśli nie chcemy używać w naszych wypiekach różnych gum, ksantanowych, gum guar i tego typu produktów, ponieważ po pierwsze są one bardzo drogie, po drugie bardzo trudno dostępne, to wtedy jest problem, ponieważ bardzo ciężko jest zastąpić te jajka i to wszystko, żeby ciasto było jednocześnie bezglutenowe i wegańskie, ale jednocześnie też miękkie, puszyste, no i najlepiej jeszcze, żeby nie było twarde jak kamień, tak twarde, że można kogoś zabić. No, więc próbowałam zrobić taki kakaowy, wegański biszkopt, ale mi nie wyszło. Ciasto po wyjęciu z piekarnika było bardzo suche, po prostu się rozpadało, no przysłowiowo nie trzymało się kupy. Ale jeśli mnie znacie, jeśli mnie śledzicie, to pewnie wiecie, że ja nie wyrzucam w ogóle jedzenia i zawsze, zawsze, zawsze staram się uratować sytuację i zrobić coś jakoś tak, żeby jednak dało się to zjeść i żeby było smaczne i żeby nikt nie wiedział o tym, że mi coś nie wyszło. Ponieważ mam już na moim koncie, w moim życiu bardzo wiele wypieków, bardzo wiele słodyczy. Robię słodycze od czasów gimnazjalnych, gdy sprzedawałam moje ciasta na korytarzu i to był mój taki pierwszy biznes, to od czasów gimnazjalnych piekę non-stop ciasta. I no, muszę przyznać, nie zawsze mi wychodziło, ale nikt o tym nie wie, ponieważ nawet najgorszego zakalca da się ukryć i wmówić wszystkim, że właśnie tak miało być. Kończąc już ten bardzo długi wstęp, za którym będziecie chcieli mnie zabić, powiem Wam, że nawet taki suchy biszkopt da się uratować. Dzisiejszy przepis jest to pomysł, który możecie wykorzystać, jeśli Wasze ciasto się rozpada i jest zbyt suche. Wtedy najlepiej jest pokruszyć to Wasze ciasto, w osobnej misce pokroić śliwki, zalać je wrzątkiem, zblendować na taką pulpę i do tej pulpy dodać Wasz biszkopt, który Wam nie wyszedł. Następnie należy ugniatać w dłoniach, aż będzie taka jednolita masa. Ja stwierdziłam, że moja masa jest trochę za mało słodka, dlatego dodałam jeszcze syrop klonowy. No, więc taki jest mój trik, by po prostu wmieszać w ten biszkopt, który jest zbyt suchy, zblendowane śliwki, które nadadzą takiej przyjemnej wilgoci i dodać opcjonalnie jeszcze syrop klonowy. Możecie z takiej masy uformować małe batoniki, następnie oblać je czekoladą, tak jak ja to zrobiłam, lub nawet zrobić cake popsy, czyli po prostu zrobić kuleczki i również je oblać czekoladą. Jest to naprawdę fenomenalny, fenomenalny sposób. I na serio, nikt się nie spostrzeże, że w ogóle taki nie był Wasz pierwotny zamysł i każdy będzie myślał, że są to słodycze, które po prostu takie miały być i które Wam od początku wyszły, a prawda będzie zupełnie inna. Tak więc polecam Wam bardzo serdecznie to brownie. Jest naprawdę świetne i powiem Wam, że czasem warto jest nawet zepsuć jakiś biszkopt, żeby wyszło Wam takie cudo, totalnie przez przypadek. Jeśli Wasz biszkopt jest jasny, próbowaliście zrobić nie czekoladowy, ale taki zwykły, klasyczny biszkopt, wtedy ja proponuję, by dodać jednak to kakao, dodać zarówno i śliwki, i kakao. Ponieważ gdy Wasze ciasto jest jasne i wblendujecie tam śliwki, no nie będzie to zbyt ładny kolor, będzie taki szaro-bury i no nie ukrywajmy, dość mało apetyczny. Dlatego nie zapomnijcie, by dodać kakao, nadać trochę koloru i jeszcze dodatkowego smaku. Powiem Wam jeszcze, że niebawem będziecie mogli się spodziewać również pomysłu na to, jak uratować zbyt wilgotny biszkopt, po prostu taki zakalec, który Wam nie wyszedł, ale to wszystko w swoim czasie. Tak więc mam nadzieję, że doceniacie moje rady i dajcie znać, czy mieliście kiedyś taką sytuację, że próbowaliście uratować jakiś biszkopt i nie wiedzieliście jak. Jeśli nie wiedzieliście jak, to teraz już wiecie. Połączenie śliwki i takiej czekolady, takiego gorzkiego kakao jest fantastyczne. Naprawdę smakuje to przepysznie. Nie ma chyba nic lepszego niż takie bogate w smaku, wilgotne brownie zanurzone w czekoladzie. Pycha. Więc to jest
jest mój sposób na zbyt suchy biszkopt. Dajcie łapkę w górę, jeśli się Wam spodobał i oczekujcie więcej, ponieważ nie ukrywam, że nie zawsze mi coś wychodzi i no, trzeba to jakoś czasem uratować, a jako, że ja naprawdę nie wyrzucam jedzenia, to czasem przychodzą mi na myśl takie różne szalone pomysły, które okazują się bardzo dobrymi pomysłami. Więc mam nadzieję, że doceniacie moją szczerość. Dajcie znać w komentarzach, czy zazwyczaj ratujecie Wasze ciasta bezglutenowe, czy jednak się poddajecie. Ja z pewnością zawsze walczę do samego końca. I dam Wam teraz jedną najważniejszą radę, jeśli chodzi o sytuacje, w których coś Wam do końca nie wyszło w kuchni. Bądźcie zawsze pewni siebie. Nie ma czegoś takiego, że coś Wam nie wyszło. Wszystko wyszło, tak właśnie miało być. Pierś do przodu, głowa do góry i heja, lecicie dalej. Uwierzcie mi, że pewnością siebie jesteście w stanie opchnąć każdemu, nawet taki najgorszy i najbardziej parszywy zakalec. Sama o tym bardzo dobrze wiem. Pamiętajcie, że pomyłki w kuchni i jakieś wpadki to rzecz całkowicie normalna. Ważne jest to, by cały czas próbować, cały czas coś ulepszać i cały czas po prostu gotować i się nie zniechęcać. Tak więc to wszystko na dzisiaj. Dałam Wam świetny pomysł, jak uratować zbyt suchy biszkopt, który po prostu już jest o krok od wyrzucenia do kosza. Nie róbcie tego, nie wyrzucajcie tego biszkoptu. I dałam Wam również moją najcenniejszą radę, jeśli chodzi o kulinarne wpadki. Tak więc z tymi rzeczami Was zostawiam. Do zobaczenia następnym razem. Odwiedźcie mnie na Facebooku, Instagramie. Widzimy się w następnym przepisie w środę i w jakimś innym filmie, który będzie się pojawiał zawsze w soboty. Tak więc środy i soboty to są takie moje dni, które wybrałam. Więc do zobaczenia w weekend. Pa, pa!